Cześć, to ja, człowiek w hełmie. Jak sama nazwa wskazuje, na głowie mam hełm. Ale to nie jest ważne, bo oto jest Sony Ericsson Z610i. Prawdziwy telefon. Ale wiesz co? To też nie jest ważne, bo oto za mną stoi elektryczny Nissan Leaf. Prawdziwy samochód. Zaraz zobaczymy, dlaczego jest najpopularniejszym autem na świecie na baterie. Pociągnijmy teraz wątek naszego małego bohatera, telefonu. To jest telefon, który w momencie swojej premiery miał tyle funkcji, tyle nowatorskich funkcji, że użytkownicy mieli o nich kompletnie pojęcia. Ale był bardzo dobrym telefonem, zapewniał świetną ergonomię, dobrą jakość dźwięku, jest trwały, jak widać ma 10 lat i działa. Ludzie się do niego przekonali i powoli uczyli się nowych funkcjonalności. Podobną sztukę zrobił Nissan ze swoim Leafem. To jest nowoczesny samochód. Mało tego, to jest bardzo nowoczesny samochód. Ale rdzenne funkcje auta, których od niego wymagamy, spełnia bardzo dobrze i pozwala z nich bardzo prosto korzystać. Tak, Nissan Leaf to niewątpliwie prawdziwy samochód i za to bardzo go lubię. Mam przed sobą prawdziwy prędkościomierz, nie żaden animowany na ekranie substytut. Mam prawdziwe przyciski do sterowania wentylacją i klimatyzacją. To dziś już coraz rzadsze. Mało tego, nawet jak wejdę w kartę USB, to mogę sobie w niej wybierać pomiędzy folderami, a nie mam tak jak w wielu markach bajzlu, w którym mam wszystkie utwory naraz albo jakieś playlisty, które są niekompatybilne z komputerem, na którym powstały. Naprawdę bardzo doceniam tą tradycyjną część tego samochodu. Dlaczego? Dlatego, że mimo tej całej techniki, którą on zawiera, to interfejs, z jakim ma do czynienia użytkownik, jest naprawdę prosty i nieskomplikowany, o ile niekoniecznie chcemy korzystać z jego zaawansowanych funkcji. Jakie to funkcje? Zaraz zobaczymy. Popatrzmy teraz, co widzi przed sobą kierowca Nissana Leafa. Mamy tutaj prawdziwy prędkościomierz. Dopiero lewa część tego, co widzicie, jest wyświetlana na ekranie. To, co w tej chwili widać, to jest diagram mocy. W środku widzimy zasięg. Ten zasięg wynosi 276 km po tym, jak w nocy ładowałem samochód. Ładowałem go z normalnego domowego gniazdka 230 V. Jak przyjechałem tutaj, zasięg miałem około 170 km. Po nocnym ładowaniu rado mam pełny akumulator. Mogę jechać w drogę. Jak to wygląda, jeżeli przebijemy się przez następne pozycje menu? Menu jest dosyć czytelne, to znaczy poruszamy się w nim w lewo i w prawo na konkretne kategorie, a w każdej z kategorii można jeszcze się poruszać w pionie, używając przycisków na kierownicy. Zobaczcie, tu możemy zobaczyć sobie stan naładowania akumulatora, temperaturę tego akumulatora, a także pojemność tego akumulatora. W kolejnym menu mamy muzykę, w następnym jest kompas, w następnym widać tutaj średnie zużycie paliwa, a raczej paliwa elektrycznego, 16,3 kWh na 100 km. Całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę, że według najnowszego cyklu testu zużycia paliwa WLTP to spalanie jest podobne. No można powiedzieć, że albo jechałem przepisowo, albo tak jak konstruktor Leafa sobie wymyślił. Wyzerujemy teraz dane o spalaniu, zobaczymy, jak one będą wyglądały, kiedy będę jechał normalnie, to znaczy nie tak, jakby pomiędzy moją prawą stopą a pedałem gazu Leafa znajdowało się jajko. Po wyzerowaniu licznika planowałem być dynamiczny niczym dynamit, ale jak zobaczyłem, jak zasięg mi spada, a jeszcze trafiło się kilka objazdów, jednak musiałem zmienić plany. Efekt był taki: miejscowość tempomat 50, poza miejscowością tempomat 90, Warszawa 50 albo tam, gdzie można i wolno
tempomat 80. Poza tym normalne w miarę dynamiczne przyspieszanie. Efekt 13 kWh na 100 km przy średniej prędkości prawie 50 na godzinę. No sami powiedzcie, czy to nie jest dobry wynik? A tutaj widzicie już wyniki spalania typowo miejskiego. Chociaż włączony był tryb eko, to zdecydowanie tym razem już nie oszczędzałem auta przy przyspieszaniu spod świateł. Wjechałem też na obwodnicę, wjechałem tam mniej więcej 100 km na godzinę. No średnia może nie jest wysoka, no bo w mieście się głównie stoi, ale 16 kWh na 100 km, szacunek. Ciekawostką Leafa jest możliwość zaprogramowania sobie i ładowania, i klimatyzacji lub ogrzewania samochodu na określony czas. Wystarczy wejść w odpowiednią pozycję w menu ekranu, w ustawienie auta elektrycznego i tutaj widzicie jeden timer do ustawienia ładowania, drugi można sobie ustawić niezależnie od pierwszego i co to jest? Klimatyzacja, timer klimatyzacji. Tutaj możecie sobie spokojnie w domu spać albo pracować w pracy, a samochód sam się schłodzi albo ogrzeje, żebyście wsiedli już do komfortowego auta. I to jest komfort, który trudno przecenić. Jeżeli auto jest podłączone do ładowarki i włączycie sobie w nim te opcje, wejdziecie do schłodzonego albo rozgrzanego samochodu. Bardzo dobry pomysł. Opowiem Wam teraz o systemach wspomagających bezpieczną jazdę, a jest ich w nowym Leafie dużo. Wchodzimy sobie w odpowiednią pozycję w menu. Pierwsza pozycja, którą widzimy, o dosyć zwodniczej nazwie, nie jest to wspomaganie kierownicy, a jest to jedynie wspieranie ruchu kierownicą, który to ruch musi już finalnie wykonać kierowca. To znaczy w niektórych sytuacjach, kiedy jest to konieczne i system uzna, że może to zminimalizować potencjalne niebezpieczeństwo, silnik układu wspomagania kierownicy dokłada siłę w ten sposób, że pomaga kierowcy skręcić delikatnie w lewo lub delikatnie w prawo i skorygować kierunek jazdy. Jedziemy dalej. Lane Assist, asystent pasa ruchu, ma tutaj w zasadzie łączy się on z tym asystentem układu kierowniczego w ten sposób, że podstawowy asystent pasa ruchu wykrywa, kiedy najeżdżamy na pas, nie używając kierunkowskazu i wtedy aktywuje hamulce, jeżeli już przesadzimy, natomiast wcześniej nas ostrzega drganiami, które kierowca jest w stanie wyczuć. Jeżeli mamy włączonego autopilota, o którym zaraz powiem, to wtedy do tego dochodzi jeszcze sugerowany ruch kierownicą. Jedziemy dalej. Blind spot. System ostrzegania o samochodach w martwym polu lusterek. Kiedy zbliża się z tyłu po pasie równoległym do naszego samochód i zaraz się pojawi po lewej albo po prawej stronie Nissana, albo jedzie cały czas ze stałą prędkością po lewej albo po prawej stronie tam, gdzie martwe pole lusterek nie pozwala go zobaczyć, wtedy w lusterku pojawia się taki sygnał w postaci lampki, która ostrzega, żebyśmy na ten pas nie wjeżdżali. Opcja, którą teraz widzicie, czyli hamulec awaryjny, to zaawansowany system, który naprawdę dobrze działa w nowym Leafie. Jak zobaczycie to na filmiku, który udostępniamy w naszym teście Nissana Leafa na motospace.pl, na Euro NCAP-ie przy okazji testu zderzeniowego badano te systemy bezpieczeństwa i Nissan Leaf w teście bardzo dobrze i skutecznie potrafił sam wyhamować bez ingerencji kierowcy przed samochodem, który nagle z przodu zwolnił, przed autem, które nagle wjechało na pas ruchu przed Nissanem, przed rowerzystą, przed pieszym. Naprawdę jest to już system daleko poza fazą dojrzewania, który choroby wieku dziecięcego ma już za sobą. Zamiast przeszkadzać, pomaga. Nieraz można go docenić. Co więcej, w wielu sytuacjach, kiedy w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy, że takie bezpieczeństwo zaistniało, bo na przykład grzebiemy coś przy radiu, patrzymy w telefon czy w lusterko, no to okazuje się, że jednak samochód nas ostrzega i coś się dzieje. Kolejna fajna funkcja, też przydatna, to jest odczytywanie znaków drogowych. Jeżeli przegapimy znak, a też jak go nie przegapimy, wtedy na kokpicie pokazuje się odczytany przez samochód znak drogowy ograniczenia prędkości. Dodatki przy parkowaniu. Tutaj mamy sonar, czyli radar, który wykrywa ruszające się obiekty.
Jedno to jest poruszający się obiekt, a drugie to jest ruch poprzeczny podczas cofania, podczas wyjeżdżania na przykład z miejsca parkingowego prostopadłego, kiedy nie jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie samochód wyjeżdża, nie jesteśmy w stanie skorzystać z pomocy drugiej osoby i zobaczyć, czy z lewej, czy z prawej strony coś nie nadjeżdża. Tutaj ta ostatnia opcja, którą tutaj widzicie, sprawdzi dla Was, czy z lewej, czy z prawej coś nie jedzie i ostrzeże, jeżeli tam zbliża się auto. System ma całkiem spory zasięg, po kilkadziesiąt metrów w lewo i w prawo, ale oczywiście nie zastępuje uwagi kierowcy i trzeba też polegać na sobie. Dalej widzicie tutaj asystenta uwagi kierowcy, który pilnuje, żeby nie zachciało nam się spać. Jak on to robi? Bardzo prosto. Uczy się naszego stylu jazdy i jeżeli nagle zaczynamy bardzo ślamazarnie obracać na przykład kierownicą, wtedy okazuje się, że większość ludzi zaczyna wtedy zasypiać. Tak przynajmniej wynika z badań firm, które produkują te systemy. Wtedy wyświetlana jest sugestia, żeby zrobić sobie przerwę. Co dalej? Rzecz oczywista, alarm o obniżającej się temperaturze otoczenia, czyli informujący o ryzyku gołoledzi. A tutaj ta ostatnia funkcja, ona jest taka ciekawa, że poświęcimy jej naprawdę dużo czasu. Zobaczmy, co wystarczy zrobić, żeby to auto prowadzić, bo jego największą zaletą, moim zdaniem, jest prostota prowadzenia. Jest to po prostu dziecinnie łatwe. Niewyobrażalnie łatwe dla większości posiadaczy samochodów benzynowych, diesli, spalinowych, nawet z automatycznymi skrzyniami biegów. Trzymam kierownicę, wciskam gaz i w zasadzie w większości sytuacji to wystarczy. Ale zaraz. A hamować jak? Przecież jest jeszcze hamulec. Muszę przekładać stopę z pedału hamulca na pedał gazu i odwrotnie. Ja jestem leniwy, w związku z tym mi się nie chce. No okazuje się, że konstruktorzy Nissana o tym pomyśleli. Co trzeba zrobić, żeby pojechać Leafem? Wsiadamy, wciskamy hamulec, wciskamy ten tutaj magiczny przycisk. Mamy włączony samochód. Tutaj jest manipulator do sterowania kierunkiem jazdy. Skrzynią biegów nie kieruje, bo nie ma skrzyni. Jest jedno przełożenie. Ale nic. Przesuwamy dźwignię w lewo i w dół. I jesteśmy w pozycji do jazdy. Jeżeli teraz wcisnę gaz, albo nawet puszczę hamulec, zanim ten gaz wcisnę, to już wystarczy. Auto zacznie pełzać, tak jak przy skrzyni automatycznej. Jeżeli z kolei przełączę go na opcję B, czyli jeszcze raz wykonam ten sam ruch, widać tutaj literkę B w kokpicie, wtedy mamy większą intensywność hamowania silnikiem, czyli rekuperacja, odzyskiwanie energii, ładowanie akumulatorów podczas hamowania jest intensywniejsze. To jest ciekawe, bo ten samochód ma większy zasięg w mieście niż na trasie. Benzynowe samochody tego nie potrafią. Hybrydy się do tego zbliżają. I teraz tak, najlepsze na koniec, bo w tej chwili, żeby jechać, muszę wciskać gaz i hamulec, a ja jestem leniwy i tego mi się po prostu robić nie chce. W związku z tym wykorzystam coś, co wymyślił Nissan. Wcześniej wymyśliło to BMW V3 i nazywa się to e-pedal. Ja na potrzeby tego testu nie będę mówił e-pedal, bo jeszcze kogoś obrażę. Będę mówił po prostu e-pedal. Trudno. Jeżeli tylko ten magiczny przycisk przesunę i wyświetli mi się tutaj taki napis podświetlony na niebiesko e-pedal, wtedy pedał gazu zamienia się w hybrydę hamulca i gazu. Co to oznacza? Jeżeli wciskam gaz, samochód przyspiesza. Jeżeli puszczam gaz, samochód zwalnia, ale jest to tak intensywne hamowanie silnikiem, dochodzące do 0,2 g, że w zasadzie nie trzeba używać hamulca. To znaczy przyspieszam, wciskam gaz, puszczam gaz, hamuję. Jeżeli puszczę ten gaz całkowicie i auto się zatrzyma, to uwaga, zaciągany jest hamulec postojowy i ono się nie rusza. Czy jest to taki odpowiednik systemu Auto Hold z aut z automatycznymi skrzyniami biegów, które zapewne znacie. I teraz, co jest fenomenem tego rozwiązania? Fenomenem jest to, że o ile trzeba najpierw się do tego przyzwyczaić i ta jazda jest trochę skokowa, nie jest do końca płynna, to jeżeli już się kierowca do tego przyzwyczai, a mnie to zajęło jeden dzień, wtedy naprawdę hamulec używamy bardzo, bardzo sporadycznie przy awaryjnym hamowaniu, przy dohamowaniu, a normalnie wystarcza nam wyłącznie pedał gazu, niech będzie e-pedal.
Ktoś pewnie w końcu zapyta, czy ten samochód ma jakieś wady. Ma. Według mnie 3. I o jednej zaraz opowiemy. Popatrzcie sobie na tego Leafa. Z czym on wam się kojarzy? Z autem rodzinnym? No chyba tak, przypomina vana. Ma duży rozstaw osi, od przednich do tylnych kół ma aż 270 cm. Możemy się spodziewać, że będzie to bardzo przestronne auto. I zaraz się o tym przekonamy. A teraz czas na nasz super laserowy pomiar metrologiczny, który łączy się z centralnym komputerem przez Bluetooth. Ja już jestem cwany i zanim was tutaj zaprosiłem, ustawiłem sobie przedni fotel tak, żeby od pedału hamulca do tego miejsca było 100 cm. A to odpowiada ustawieniu dla kierowcy o przeciętnym wzroście, 1,75 m mniej więcej. No i zobaczymy, co dzieje się wtedy z tyłu. A z tyłu biorę ten sam hiper, super elektroniczny pomiar laserowy i wychodzi mi, że między oparciem przedniego fotela, spróbuję się tutaj dostać, a oparciem tylnej kanapy jest mniej więcej 68 cm w przybliżeniu. No to jest niestety wymiar samochodu klasy B, kojarzony raczej z mikrą. No duży zawód, nie wiem dlaczego tak jest. Widocznie projektanci zdecydowali się, że większy priorytet ma bagażnik. Jeżeli popatrzycie na tylne koło i na kanapę, to zobaczycie, że ona jest stosunkowo mocno wysunięta do przodu względem osi tego koła. Do tego te koła mają dużą średnicę. No nie oszukujmy się, że w samochodzie, w którym zamontujemy duże koła i opony, to będą one pożerały trochę rozstawu osi. Kolejno z nielicznych trzech, naprawdę nielicznych obiecanych wad tego samochodu elektrycznego znajdziecie tuż przed sobą, a jest to kolumna kierownicy, która z jakiegoś powodu, którego ja nie potrafię sobie wyobrazić, jest regulowana wyłącznie w pionie, nie w poziomie. Zobaczcie. Mogę to ruszyć do góry, na dół, ale niestety nie mogę tego ruszyć w poziomie, na głębokość. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Nie jestem w stanie uwierzyć, że Nissan zrobił w ten sposób, żeby zacząć na czymś zaoszczędzić, bo to auto ma już tyle różnych niestandardowych komponentów elektrycznych, falowniki, zasilacze, akumulatory, elektryczny kompresor klimatyzacji, wreszcie sam silnik elektryczny. Te komponenty są na tyle drogie, że prosta rzecz naprawdę, wzdłużna regulacja kierownicy, no chyba nie podrożyłaby tego samochodu tak, żeby nikt nie chciał go kupować. Ale jest jakiś plus tego rozwiązania, taki, że Nissan tak skonfigurował miejsce kierowcy, że jeżeli ja sobie tutaj usiądę w miarę wygodnie, a mam 1,90 m, niektórzy mówią, że jeżdżę z pionowo ustawionym oparciem, to jeżeli widzicie tutaj, całkiem swobodnie dosięgam do tej kierownicy. Mało tego, nawet jeżeli w to położenie przesunę łokieć, czyli zrobię taki test sprawdzający, czy siedzę w bezpiecznej odległości, będę w stanie zareagować na sytuację awaryjną, jestem w stanie dosięgnąć do góry kierownicy bez odrywania pleców. Tak naprawdę to jest lepiej niż w niejednym samochodzie ze wzdłużną regulacją kierownicy. A wierzcie mi, bo naprawdę przy moim wzroście, przy moich proporcjach mam z dosięganiem do kierownicy w bardzo wielu samochodach kłopot. I tutaj ten kłopot też mam, ale jest on bardzo niewielki. Jeżeli masz nie więcej niż 1,80 m, poczujesz się dobrze obsłużony na miejscu kierowcy Nissana Leafa. I ostatnią już wadą tego samochodu jest jego cena. Ile przyjemność posiadania takiego kluczyka kosztuje? Aktualnie za najprostszą wersję, o ile tak można w ogóle powiedzieć, Nissana Leaf trzeba zapłacić 149 tysięcy złotych. To jest samochód praktycznie prawie że gotowy już do codziennej jazdy, bo ma już wszystko, czego tylko możemy sobie zażyczyć. Ma nawigację, ma klimatyzację, system chroniący przed zjechaniem niezamierzonym z pasa ruchu, mnóstwo innych dodatków, czego nie ma. Nie ma pompy ciepła w klimatyzacji. Chodzi dokładnie o rewersyjną pompę ciepła, czyli taką, która potrafi również grzać. Dzięki temu zamiast marnować energię na grzałki elektryczne, można znacznie mniej tej energii elektrycznej zużyć, ogrzewając samochód. To jest ważne, bo to nam przedłuża zasięg. To kosztuje 2900 zł i zdecydowanie warto to dokupić. Co jeszcze? Ponieważ samochód jest świetny do miasta, zakładam, że
do miasta mnóstwo osób go wybierze. Warto też dodać sobie czujniki parkowania, one kosztują 770 zł. I tak wyekwipowany Leaf jest już gotowy do drogi. Czy te dodatki są niezbędne? Nie są. Ale jeżeli ktoś nie chce wykorzystywać pełnego zasięgu w mieście i mieć jeszcze jakąś rezerwę i na tej rezerwie mu zależy, albo też pokonuje takie odległości, gdzie ta rezerwa pozwala mu dojechać do celu bez tankowania, tam klimatyzacja z pompą ciepła może być ważna. Ale to nie wszystko. Kupując Leafa w tej chwili dostaniecie jeszcze 3100 zł przedpłacone na kartę do ładowarek sieci Greenway Polska. Link do sieci tych ładowarek znajdziecie, o ile oglądacie nas na YouTubie, pod filmem. Teraz może kilka słów o jakości, a raczej, bo takiej jakości nie jestem w stanie ocenić, wsiadając pierwszy raz do tego samochodu, musiałbym nim jeździć kilka lat, o jakości odczuwalnej. Jak popatrzymy sobie na kokpit Leafa, to jest to taki w zasadzie miks różnych tworzyw. Tutaj, gdzie widzicie to, co jest białe, to jest oczywiście przyjemne w dotyku. To jest mieszanina prawdopodobnie jakiejś skóry ekologicznej ze skórą naturalną. Albo nawet jeżeli to jest tylko skóra ekologiczna, to jest ona bardzo przyzwoitej jakości. To tworzywo, którego teraz dotykam, też jest bardzo solidne. Natomiast ten plastik na górze tutaj, tu naokoło zegarów, tutaj, tutaj i ewentualnie tutaj, to są miejsca, gdzie nieco zaoszczędzono. Ale dramatu nie ma. I teraz, żeby pokazać Wam, że Nissan naprawdę się starał i chciał, żeby ta jakość odczuwalna była wysoka, pokażę Wam schowek przed pasażerem. Wiecie, jak to się w wielu autach otwiera. Po prostu, bum, otwarte. A tutaj, popatrzcie. O tutaj z boku widać, jak to nazwać, siłownik to nie jest, tłumik. Jest to element tłumiący, który powoduje, że to się otwiera tak powoli. Ten schowek niestety nie jest za duży, natomiast otwiera się tak, że użytkownik tego samochodu czuje, że ktoś się postarał, żeby zrobić to solidnie. A teraz zobaczymy, jak ten samochód gra. W zasadzie ja to zobaczę i Wam opowiem, bo puszczanie Wam muzyki no nie miałoby najmniejszego sensu ze względu na to, że ten mikrofon jest optymalizowany pod głos. Co mogę powiedzieć o systemie sygnowanym przez Bose w Leafie? Cóż, nastawiłbym Wam jakąś muzykę, ale obawiam się, że zaraz YouTube by nas wyhaczył ze względu na to, że używamy jej bezprawnie. W związku z tym mogę Wam o tym tylko opowiadać. Wygląda to tak, że system nie ma jakichś specjalnych, to nie jest system DSP, nie jest to elektroniczny procesor dźwięku, który Wam tutaj zrobi salę koncertową. On dba o to, żeby był bas, żeby była średnica, żeby były wysokie tony, żeby wszystko było dobrze zharmonizowane. Jak mu to wychodzi? Różnie. Jeżeli chodzi o wysokie tony, to są one bardzo przyjemnie przytłumione. Nie ma tego bombardowania ucha Twitterem, jeżeli jedziemy na długiej trasie i długo słuchamy radia, gdzie te wysokie tony są bardzo mocno powyciągane. Czego natomiast tutaj brakuje? Brakuje płynnego przejścia między basem emitowanym przez te głośniki szerokopasmowe, które mamy w kabinie, a subwooferem, który jest w bagażniku. Przynajmniej mam taką nadzieję, że on tam jest, bo niski bas jest. Słychać go, nawet czuć w drżeniu samochodu. I średni bas też jest, natomiast między tym średnim a niskim basem w niektórych utworach, w niektórych momentach powstaje dziura. Zajrzyjmy teraz do bagażnika. To, co w nim trochę zaskakuje, to to, że jest on wysoki, ale stosunkowo wąski. Z jakiegoś powodu nadkola, osłony tych nadkoli są dosyć wąsko od siebie oddalone, mimo że auto jest z tyłu zawieszone na belce skrętne i tak naprawdę jest gdzie posadowić amortyzatory tak, żeby tutaj nie zajmowały miejsca. Także ten element, próg jest dosyć długi i wysoki. Tutaj, nie wiem czy Wy to widzicie, spróbuję się z tym załapać w kadr, widać kamerę tylną, która działa w systemie kamer 360 stopni, a tutaj widać klamkę, czy też przycisk otwierania tego bagażnika. Tutaj jest przycisk taki typu klik, a obok niego jest drugi przycisk. I to jest przycisk, który przy kluczyku zbliżeniowym służy do zamykania i otwierania tego auta. Trzeba trochę wprawy nabrać, żeby tutaj trafić palcem, bo to jest wąskie, ale ten przycisk tutaj powielony z klamki przy kierowcy jest bardzo praktyczny, bo można tutaj samochód sobie otworzyć i zamknąć.
Jak wygląda ergonomia tego samochodu? Siedzę w wygodnym fotelu, któremu co prawda brakuje regulacji podparcia lędźwiowego, chyba że ja nie jestem w stanie jej znaleźć, ale nie umiem jej tutaj wysperać. Fotel jest wygodny, nawet trzyma coś na zakrętach. Zagłówek to jest bardzo ważne. Ja w tej chwili jestem w hełmie, jako człowiek w hełmie, ale jeżeli bym go nie miał, to z tyłu bym miał spory zapas do tego zagłówka. A to oznacza, że nie muszę, tak jak w wielu autach, jechać w takiej skurczonej do przodu pozycji, bo popycha mnie zagłówek. Bardzo dobrze to zostało zrobione. Nad głową mam dużo miejsca, mimo że siedzę na baterii, więc powinienem siedzieć wyżej, to nieprawda. Siedzi się tutaj bardzo blisko podłogi. W ogóle w Leafie siedzi się trochę jak w SUV-ie, czyli aucie z podwyższonym podwoziem, bo odległość podłogi samochodu od podłoża jest stosunkowo duża, ze względu na to, że są tam baterie. Na szczęście zrobiono to tak, że w miejscach, gdzie trzymam nogi, ta podłoga jest w miarę nisko, a podwyższa się tutaj, gdzie jest siedzenie, gdzie jest tylna kanapa. Co mogę powiedzieć o kokpicie? Mam przed sobą bardzo dobrze leżącą w dłoniach, w zasadzie można by ją nazwać sportową, kierownicę spłaszczoną od spodu. Wszystko jest tutaj w zasięgu ręki. Przycisków na kierownicy, przyznam, jest dużo, ale raz, że są one zrobione według takiego samego schematu ergonomicznego z lewej i prawej strony, one są prawie identyczne, jeżeli chodzi o schemat działania tych przycisków i ich formę graficzną i podział, to jeszcze menu i wszystko, co się nimi obsługuje, jest w miarę klarowne. Co mogę powiedzieć o ekranie dotykowym? No, jest to ekran, który ma pewne opóźnienie, ono czasem potrafi denerwować, ale można się do niego przyzwyczaić. Zobaczcie, w momencie, kiedy to przesuwam, no nie dzieje się to idealnie płynnie. Czy to jest ekran pojemnościowy, czy rezystancyjny? Już wiemy, że jest to ekran rezystancyjny. I już wiemy, dlaczego tak działa, bo dzięki temu można go obsługiwać w rękawiczkach. Bardzo dobrze, moim zdaniem. Jestem w stanie poświęcić ten ułamek sekundy opóźnienia na to, żeby móc obsługiwać to w rękawiczkach, co jest istotne, bo w tym samochodzie z ogrzewaniem trzeba się obchodzić ostrożnie, jeżeli chcemy zajechać daleko. Mało tego, producent tak zadbał o pasażerów, żeby zachęcić ich, albo może inaczej, zniechęcić do używania ogrzewania w samochodzie, że nie tylko mamy tutaj ogrzewanie przednich foteli, ale mamy też ogrzewanie tylnej kanapy, żeby można było na szybko nagrzać się od fotela, nie zużywając energii na ogrzewanie powietrza w aucie, jeżeli jedziemy na przykład na krótki dystans. I nie jest to głupie. O klimatyzacji już mówiłem, no, obsługuje się po prostu bajecznie prosto. No zobaczcie na te przyciski, nie, komara tu nie zapraszałem. Komary nie jeżdżą samochodem elektrycznym. Komar, do widzenia. Dlaczego lepsze jest coś takiego od ekranu dotykowego? Dlatego, że mogę to obsługiwać praktycznie nie patrząc na to podczas jazdy. Mało tego, Nissan zadbał o to, żeby kierowca znalazł sobie pod palcem odpowiednie przyciski. Te przyciski na przykład są tutaj od siebie oddzielone, żeby ich nie wcisnąć jednocześnie. Na tych są takie wyoblenia, żeby można było je łatwo znaleźć, plus wszystko ma taki schemat, że jest symetryczne względem tej osi symetrii. Można się tego bardzo łatwo nauczyć. Co się nie udało? No tu jest na przykład coś, co nazywa się podłokietnikiem, ale do czego to służy, nie wiem. Podczas jazdy mój łokieć w ogóle do tego nie dosięga, a fotel mam odsunięty maksymalnie do tyłu. Przydałby mi się też podnóżek, który byłby bardziej płaski, ponieważ ten, który jest, jest nieco odchylony w prawo, on jest taki dosyć miękki. Gdyby to było twarde, płaskie, byłoby z pewnością wygodniejsze. Bez problemu obsługuje się tutaj przyciski otwierania szyb. No to jest zrobione bajecznie wygodnie. W wielu autach trzeba robić jakąś, przybierać dziwną pozycję, żeby się do tego dobrać, a tu po prostu kładziemy rękę, łokieć na drzwiach i mamy to od razu pod palcem. To, że Japończycy są nie tylko kreatywnym, ale i bardzo praktycznym narodem, pokazuje ta oto klamka. W wielu autach z systemem automatycznego otwierania, takim właśnie kluczykiem zbliżeniowym, znajdziecie taką sytuację, że jeżeli zamkniecie auto, no to nie możecie już sprawdzić, czy ono jest zamknięte, bo ono się wtedy otwiera. Ale nie w tym samochodzie, bo tutaj jest prawdziwa klamka z zamkiem, przemyślana, i jak ja zamknę tego Nissana, co widzę po złożonym lusterku, to gdyby to lusterko jednak okazało się nie dość sugestywne, że jest zamknięte i chciałbym sprawdzić, czy ten samochód jest otwarty, mogę pociągnąć za klamkę i to pociągnięcie za klamkę nie powoduje otwarcia auta. Bardzo ważna i przydatna rzecz.
co dzień. Można go w ten sposób otworzyć tym przyciskiem. Co takiego ma Nissan Leaf, czego nie znajdziecie w innych typowych spalinowych autach? Zobaczcie, kiedy nastawię sobie tutaj panel klimatyzacji, to widać, że mogę sobie regulować tym, gdzie lecieć ma powietrze, jak intensywnie ma ono lecieć. Mogę też sobie regulować dmuchawę, natomiast no nie ma tutaj temperatury. Mało tego, jak sobie dotknę czy wcisnę przycisk regulacji temperatury, nic się nie pokazuje, czyli awaria. Co począć? Okazuje się, że to nie jest awaria. Chodzi o to, że w Leafie za ogrzewanie, tak jak za chłodzenie, odpowiada klimatyzacja. Ta klimatyzacja ma rewersyjną pompę ciepła, to znaczy, że ona potrafi i grzać, i chłodzić. W jednym trybie tak naprawdę polega na tym, że przy klimatyzacji ciepło oddawane jest na zewnątrz, a do wewnątrz oddawany jest chłód, czyli pobierana jest energia tak naprawdę, a podczas ogrzewania role się odwracają. To z przodu miejsce, które zwykle grzeje na zewnątrz, ogrzewa powietrze, to powietrze chłodzi, a w środku je ogrzewa. Po co to wszystko? Po to, że z 1 kW mocy elektrycznej włożonej w pracę rewersyjnej pompy ciepła możemy dostać od 3 do 5 kW mocy grzewczej. A to już jest oszczędność. A oszczędność oznacza dłuższy zasięg, szczególnie w momencie, kiedy głównym obciążeniem dla akumulatora jest NIS, czyli stanie w korku. Zapraszam Was teraz na nocną jazdę Nissanem Leaf. Jeżeli wystarczy Wam cierpliwości, zobaczycie, jak ten samochód sprawuje się na mieście, jak radzą sobie jego systemy wspomagania. Opowiem Wam też o zawieszeniu, o tym, jak to auto się prowadzi i opowiem też o zerowej emisji. Zaczynamy! Czas na zajęcia praktyczne. Jedziemy Leafem w miasto. To idealne auto do miasta ze względu na łatwość, prostotę, lekkość prowadzenia. Nie będę ukrywał, zakochałem się w tym samochodzie jak małe dziecko w nowej zabawce. I nie chodzi tu o taką zabawkę, która zaraz się znudzi, tylko o taką, która naprawdę ma szansę coś zmienić. Zmienić styl życia właściciela tego samochodu, który nie tylko będzie świadomy ekologicznie, co tak naprawdę może nie jest tutaj najważniejsze z punktu widzenia kierowcy. Ale zobaczy, że auto można prowadzić z taką lekkością, z taką swobodą, której wcześniej nie zaznał w żadnym innym samochodzie. Nowego Nissana Leafa wyposażono w szereg systemów wspierających kierowcę. Tak naprawdę są to systemy, które częściowo go nawet zastępują. Zobaczcie, włączę teraz aktywny, inteligentny tempomat z funkcją sugerowania ruchu kierownicy. Teraz ustawię sobie prędkość maksymalną, taką jaka tutaj jest dozwolona. W tym momencie samochód utrzymuje odstęp bezpieczny od auta, które jedzie z przodu. Co więcej, pilnuje tego, żebym nie zjechał z pasa. Jest to taka bardzo delikatna sugestia. Niektórych to może denerwować, bo ten samochód troszkę wężykuje między lewą a prawą linią. Ale jeżeli przyzwyczajimy się do tego, naprawdę jest to dodatkowa bariera, dodatkowa rezerwa bezpieczeństwa. Zobaczcie, jadę prosto na samochód. Czy ten nas zahamuje? Hamuje. Ja nie robię nic prawą nogą. Mam w zasadzie prawie hamowanie awaryjne przed ostro hamującym z przodu samochodem. Co więcej, nas Nissan zatrzyma się przed nim i tak zostanie. Zaciągnie hamulec postojowy i będzie czekał, aż auto z przodu ruszy. Jeżeli miną 3 sekundy, to ruszenie nie nastąpi samoczynnie, tylko muszę nacisnąć odpowiedni przycisk na kierownicy i wtedy to urządzenie, które śledzi samochód przede mną, aktywuje się na nowo do poprzednio ustalonej prędkości i zobaczcie, ruszam sam, nic nie robię, w zasadzie mógłbym nawet nie trzymać kierownicy i ten samochód dalej będzie się trzymał na pasie ruchu. Ale na szczęście w Nissanie jeszcze nie zaszli tak daleko ze swoimi zakusami do autonomicznej jazdy jak w innych markach i Leaf podpowiada, żeby te kierownice jednak trzymać. Jeżeli ja ją w tej chwili puszczę, oczywiście zrobię tak, żebym asekuracyjnie mógł ją złapać, to chociaż samochód utrzyma się na pasie, jak widać, zapala mi się lampka w kokpicie oraz dostaję ostrzeżenie, żebym złapał za kierownicę. Jeżeli za nią nie złapię, za chwilę samochód zacznie hamować, więc muszę za nią złapać.
czy to jest wygodne, czy to pomaga, czy przeszkadza. Słuchajcie, jeżeli ktoś lubi narzekać i lubi ostrą jazdę, te wszystkie systemy mogą mu przeszkadzać. Natomiast jeżeli spróbujecie się nauczyć tego, jak to działa, nauczyć harmonijnego prowadzenia, bo ten samochód w zasadzie tego prowadzenia właśnie uczy, on jest lepszy niż najlepsza szkoła jazdy. Zaraz o tym powiem. To jest naprawdę przydatne rozszerzenie możliwości samochodu. Teraz tak, spójrzmy na to z dwóch stron. Z jednej strony popatrzmy na to, jak kierowca, który lubi komfort, jest leniwy, nie chce mu się wciskać pedałów, od przodu pozdrawiamy BMW i3. Na czerwonym świetle niestety nasz samochód sam nie hamuje. Jeszcze. I teraz zobaczcie, ten samochód zahamował, stoi i zaciąga hamulec postojowy. Ja nie muszę trzymać stopy na hamulcu. Dzięki funkcji e-pedal, wtedy kiedy puszczę gaz, ten samochód zwalnia aż do zatrzymania i trzyma się w tym miejscu, dopóki znowu gazu nie nacisnę. Zauważcie, że to auto nie pełza w tej chwili. Tak jak typowa skrzynia automatyczna, tak tutaj też, jeżeli przełączyłbym sobie w tryb D i wyłączył system e-pedal, wtedy to auto po puszczeniu hamulca zaczyna pełzać. W tej chwili tak nie jest. Ja operuję wyłącznie gazem. Tutaj jest fotoradar. Wszyscy zwalniają, my się nie boimy fotoradaru, jeździmy przepisowo. Tak lubimy jeździć Leafem. Słuchajcie, i to jest to, co ja w Leafie tak naprawdę chyba najbardziej lubię. To, że ten samochód uczy jeździć. Dlaczego on uczy jeździć? Dlatego, że przeciętny kierowca, taki jak ja na przykład, zupełnie nie zdaje sobie sprawy, ile razy popełnia błędy i w ogóle o nich nie wie. Nie zdaje sobie sprawy z tego, ile razy występuje jakieś niebezpieczeństwo i kierowca nie zdaje sobie z tego sprawy. A gdy jedziemy Leafem z łączonymi systemami asystującymi, wtedy samochód ciągle nas ostrzega, że najeżdżamy na pas ruchu, tak jak ja to w tej chwili zrobię, w lewą stronę. Widzicie, auto przyhamowuje i wytwarza drgania na kierownicy, ostrzegając mnie, że zjeżdżam z pasa ruchu. W tej chwili jadę tunelem Wisłostrady, wyprzedzają mnie wszyscy jak wóz z kartoflami. No trudno, chcę jechać przepisowo, tak to się kończy. Stwarzam niebezpieczeństwo, muszę uciec na prawy pas, akurat teraz jest pusty, mogę już to zrobić. Jadę sobie spokojnie prawym pasem. Wracając do systemów bezpieczeństwa. Jeżeli nauczycie się iść za podpowiedziami tego samochodu i zmieniać swoje nawyki prowadzenia auta w stronę bardziej harmonijnej, spokojnej jazdy, to nie znaczy, że ona nie może być dynamiczna, ale ważne, by była płynna. To wtedy te wszystkie systemy, które tutaj są zamontowane, w ogóle nie będą Was atakowały podczas jazdy. Nie jest to takie proste, żeby się tego nauczyć. Naprawdę trzeba się, można tak powiedzieć, od nowa zacząć szkolić, żeby tych błędów nie popełniać, nie najeżdżać na pasy, nie tworzyć sytuacji potencjalnie kolizyjnych, prowadzić płynnie, nie nadjeżdżać, nie najeżdżać za blisko na samochód, który jest w przodu, nie dojeżdżać do skrzyżowania, gdzie są zaparkowane auta, zbyt szybko. To wszystko da się zrobić. I wtedy się okazuje, że nagle jazda staje się zupełnie nieodkrytą wcześniej przyjemnością. Zobaczcie, teraz tempomat aktywny trzyma 70 km na godzinę. Jeżeli to auto z przodu przede mnie wjedzie, Leaf zacznie zwalniać, jeżeli to auto zwolni. Ponieważ nie zwalnia, jadę dalej. Czy są jakieś momenty, w których te systemy się wykładają, czy na coś trzeba specjalnie uważać? Jest taka sytuacja. Wyobraźcie sobie, że jedziecie za jakimś samochodem i w pewnym momencie ten samochód zmienia pas ruchu albo coś omija i przed nim wyrasta przeszkoda. I ta przeszkoda porusza się ze znacznie mniejszą prędkością. Czasem nawet może być tak, że ta przeszkoda stoi. W normalnym ruchu może być to taka sytuacja, gdzie jadę za samochodem w kolumnie, ale z przodu jedzie ktoś bardzo wolno i nagle po kolei przede mną samochody wyprzedzają to auto i ja nagle zostaję na ulicy tuż przed samochodem, który jedzie 20-30 km na godzinę wolniej ode mnie. Wtedy Leaf potrafi nie zareagować i na to trzeba bardzo uważać. Zobaczcie, auto przede mną hamuje, ja mam prawą nogę tutaj, mogę sobie złapać za kolano, nie hamuje. Wytrzymam, zobaczymy co będzie. Leaf zwalnia. To jest naprawdę silne hamowanie. To nie jest jakieś delikatne zwalnianie, sugerowanie, że ja mam pomóc autu hamować. Niemniej trzeba mieć naprawdę mocne nerwy, żeby wytrzymać takie sytuacje, bo system w Leafie, mimo że ja mogę tutaj sobie, zobaczcie, ustawić, zmienić odstęp między tym samochodem z przodu, teraz ten odstęp jest ustawiony na maksymalny, to jak dla mnie ten odstęp jest za mały.
te sytuacje są zbyt potencjalnie kolizyjne, za bardzo przyspieszają tętno w momencie, kiedy lift jedzie prosto na jakieś auto, które jest z przodu i hamuje bardzo, bardzo późno. Ja bym wolał, żeby hamował wcześniej. Być może zostało to obliczone na gęsty ruch miejski i wtedy takie rozwiązanie się sprawdza. Zobaczcie, teraz żeby ruszyć, przyciskam przycisk na kierownicy i ruszam za autem z przodu, nic nie robiąc. Dla leniwego kierowcy marzenie. Powiem Wam, że jeżeli się przestawicie na to w ruchu miejskim i nauczycie się jeździć w ten sposób, żeby dostarczać pewnych spójnych informacji temu systemowi kamer i radarów, który tutaj jest zamontowany, to ten system radzi sobie naprawdę dobrze. Niezawodnie zwalnia przed autami, rusza, nawet na zakręcie sobie radzi. Natomiast taka sytuacja, w której możecie się zdziwić i samochód zacznie hamować, to zakręt 90 stopni. Jeżeli jedziecie za samochodem, który jest przed Wami i ten samochód skręci w prawo, a my za nim, wtedy może się okazać, że lift po prostu zacznie hamować. Nie mówię oczywiście o sytuacji, gdzie włączacie kierunkowskaz, tylko o tym, kiedy droga wjedzie właśnie w ten sposób. Co można powiedzieć o tym samochodzie, o jego rdzennych cechach samochodu, o zawieszeniu, o układzie kierowniczym, o wyciszeniu, o wygodzie, o komforcie jazdy? Słuchajcie, wygląda to w ten sposób, że niczym się to auto nie różni od typowego auta spalinowego, jeżeli chodzi o takie walory. Mogę powiedzieć także, że jest nawet lepiej, bo środek ciężkości tego auta jest bardzo nisko. To co ciężkie, baterie, które ważą poważne kilogramy, są pod podłogą. Więc środek ciężkości tego auta jest niżej niż w przypadku typowego samochodu spalinowego. Dzięki temu trzyma się ono znakomicie drogi. Waży ono swoje 1,5 tony, ale po pierwsze 1,5 tony ważyły już inne samochody kiedyś wcześniej i to były samochody spalinowe. A po drugie tej 1,5 tony się nie czuje, jest rekuperacja energii podczas hamowania. Można bez wyrzutów sumienia tym autem w mieście rozpędzać się, hamować. Ono bardzo skutecznie rekuperuje. W mieście zasięg 300 km jest zupełnie wykonalny. Poza miastem 250-270 km. Mówię tu o spokojnej jeździe zgodnie z przepisami, bo jeżeli ktoś będzie gniót pedał bezlitośnie, to w mieście przejedzie nawet 100 km do wyładowania baterii, ale naprawdę trzeba mieć brutalne usposobienie, żeby coś takiego zrobić. Wracając do tego, co ten samochód potrafi dobrze, a czego nie. Wszystko, czego wymagamy od auta, potrafi dobrze, od normalnego samochodu. Ma komfortowe zawieszenie, ono jest sprężyste, zwarte, ale nigdy nie przekracza granicy dyskomfortu. Dzięki temu ten samochód mało przechyla się na zakrętach. Jeżeli chodzi o układ kierowniczy, to jest on fantastycznie progresywny. To znaczy, jeżeli jesteście na parkingu, to można tą kierownicą kręcić tak jak ja teraz, jednym palcem, bez w zasadzie jakiegokolwiek oporu. Jest to genialne. Natomiast w miarę nabierania prędkości, nawet jak jadę już w tej chwili 40 na godzinę, w tej chwili czuję już na kierownicy wyraźny opór. I ten opór wzrasta wraz z narastającą prędkością i to wzrasta bardzo wyraźnie, bardzo przyjemnie. Naprawdę przyjemny w prowadzeniu samochód, stabilny, bardzo dobra stabilność jazdy na wprost. To jest ważne, bo samochody, które są lekkie, w tej chwili jest moda na lekkie auta, mają mocno przeniesiony środek ciężkości do przodu, mają mocno dociążoną przednią oś, odciążoną tylną. Te samochody potrafią myszkować podczas jazdy na wprost. Leaf jedzie jak po szynach. Przejeżdżamy niedaleko elektrociepłowni Siekierki. Warto powiedzieć sobie o zeroemisyjności tego samochodu. No. Cóż, prawie każdy, kto widzi napis zerowa emisja na boku tego auta, to myśli sobie, a no fajnie, no zerowa emisja, ale to chyba lokalna. Zerowa emisję to auto może mieć we Francji, gdzie jest energetyka jądrowa, w Norwegii, gdzie mają mnóstwo zapór wodnych, ale w Polsce przecież tutaj palimy węglem. A okazuje się, że to nie do końca prawda. Jest taki trik, że przy sprzyjających okolicznościach ładujące się lify mogą nie spowodować emisji ani grama dodatkowego dwutlenku węgla, ani innych substancji szkodliwych. Chociaż o dwutlenku węgla to akurat bym dyskutował, bo jest najmniej szkodliwy z tego wszystkiego, co emitują w elektrowni, przynajmniej moim zdaniem. Wyobraźcie sobie, że podłączacie lify do ładowania tylko na noc. Ja Wam gwarantuję, że przy sprzyjających okolicznościach, przy sprzyjającej konfiguracji sieci elektrycznej, proporcji tych ładujących się lifów
do rezerwy mocy elektrowni w nocy, może być tak, że nie trzeba będzie w elektrowni dorzucić ani łopaty węgla, żeby te lify się ładowały. Oczywiście także inne samochody elektryczne. Jak to jest możliwe? Otóż elektrownie, szczególnie węglowe, mają coś, co nazywa się minimum technicznym. To jest minimalna moc, jaka musi być utrzymywana w takiej elektrowni, żeby nie wygasać kotła, żeby nie wygasać procesu spalania, co byłoby bardzo nieekonomiczne. Teraz włączę sobie przy okazji tempomat, aktywuję go znowu, bo dojeżdżam do skrzyżowania i chętnie z niego skorzystam. Szczególnie, że skupiam się na rozmowie, ona mnie trochę rozprasza. Niech lif jedzie za tym samochodem z przodu, a ja Wam opowiem dalej o elektrowni. Elektrownie węglowe w Polsce w nocy nie są wyłączane, a zużycie prądu spada. Gospodarstwa domowe śpią. Przemysł, owszem, zużywa dużo energii, ale w nocy część przemysłu też śpi. W związku z tym w nocy te elektrownie w zasadzie muszą pracować, a z tą energią nie do końca jest co zrobić. Stosuje się co prawda różną kreatywną księgowość, w cudzysłowie, sieci energetycznej, która pozwala w jakiś sposób mniej lub bardziej racjonalny tą energią gospodarować. Są elektrownie szczytowo-pompowe, które pompują wodę na wyższy teren wtedy, kiedy jest właśnie rezerwa elektrowni, a wypompowując ją z góry, wykorzystując energię potencjalną tej wody, doładowują sieć elektryczną i w pewien sposób magazynują energię, nadwyżkę energii nocną elektrowni węglowych i pozwalają używać jej w dzień. Jeżeli byśmy podłączyli tych lifów odpowiednio dużo, ale też i nie za dużo, i ładowali je wyłącznie w nocy, to okazałoby się, że mogłyby one się stać właśnie takim magazynem energii, który by tę energię, nadmiar mocy elektrowni węglowych pobierał nocą i oddawał w formie energii elektrycznej do jazdy w ciągu dnia. Ale wiecie co? To nie wszystko. Nissan testuje w kilku krajach taki system, gdzie lif podłączany jest do specjalnego oprzyrządowania montowanego w miejscu, gdzie jest ładowany, i to oprzyrządowanie integruje się z infrastrukturą energetyczną kraju w ten sposób, że lif ładowany jest w nocy właśnie nadwyżką energii z elektrowni, czy to będzie elektrownia węglowa, czy to będzie elektrownia wiatrowa, i potrafi potem tę nadwyżkę, jeżeli go zostawicie w garażu na noc, czy po prostu w stanie podłączenia do stacji ładowania, odpowiedniej stacji ładowania, potrafi tę nadwyżkę energii oddawać do sieci energetycznej. Mało tego, możecie tą energią handlować. Mamy dużo czasu, jedziemy sobie 55 km na godzinę na 50, to i tak przesadzamy. Warszawskim tunelem pod Centrum Nauki Kopernik. Ruch jest niewielki, mogę dalej Wam opowiadać o elektrowniach i o lifie. Więc wiemy już, że jeżeli będziecie ładować go w nocy, to środowisko zdecydowanie na tym skorzysta. Naładujecie go nocną rezerwą mocy elektrowni węglowych, czy też elektrowni wiatrowych, których w Polsce jest jeszcze na razie niewiele. Dlaczego będziecie ładować go w nocy? Dlatego, że to jest tańsze. Nissan na przykład ma w tej chwili kartę Greenway. Ja mogę sobie pojechać w dowolne miejsce, znaleźć sobie tutaj w menu tego samochodu na mapie. Mogę sobie znaleźć punkty ładowania. Stacja ładowania, proszę, klik. W pobliżu bieżącej lokalizacji. Muszę jeszcze wcelować w ekran dotykowy, bo samochód się trochę trzęsie. Wyszukiwanie. No i oto mamy bieżące lokalizacje. 375 metrów, 777 metrów do ładowarki. Jestem nad Wisłą przy Starym Mieście w Warszawie. No przyznacie, że nie jest źle, tak? No i mogę sobie pojechać do tego Greenwaya, naładować sobie auto. Tylko że Greenway jest pomyślany do tego, żeby ładować auto okazyjnie. Po pierwsze dlatego, że musimy je ładować szybko. Wtedy jest to i większy koszt, i większe obciążenie dla samochodu, i większe obciążenie dla akumulatorów. Z pewnością nie wpływa to pozytywnie na trwałość akumulatora, kiedy ładuje się on bardzo dużym natężeniem prądu, a ładowarki szybkie Greenwaya mają do 50 kW, z tego co się orientuję, przynajmniej tyle wytrzymuje tutaj standard ładowania, jeden z wtyków, które są na masce. Będziecie ładować ten samochód w nocy, bo jest taniej, praktyczniej, a poza tym możecie korzystać z normalnego gniazdka 230 V.
Ładowałem go z normalnego gniazdka 230 V kablem, który jest standardowo do tego samochodu dołączany fabrycznie i leży sobie spokojnie w bagażniku. Ładowanie od zera do pełna tego auta z gniazdka 230 V, z tego co się orientuje w Polsce, ten standard ładowania obejmuje obciążenie maksymalne 10 A. Takie natężenie prądu popłynie przez domowe gniazdko. Nie jest to dużo, szczególnie jeżeli ktoś ma gospodarstwo domowe, dom jednorodzinny, jeżeli go ogrzewa prądem, ma kuchnię z płytą ceramiczną, ogrzewa wodę elektrycznie, no to tak naprawdę 10 A to jest nic. To jest 2300 W. Ten samochód od zera do pełna w tych warunkach ładuje się przez 21 godzin. Jeżeli będziecie go ładować codziennie, jeździć po mieście, nawet kawałek pod miasto, raczej nie przejedziecie 270 km zasięgu tego samochodu. Widzicie, właśnie się zagalopowałem i przekroczyłem trochę prędkość, bo tu było 80, na tym pasie jest już 50. Naprawdę w tym samochodzie trzeba bardzo, bardzo uważać. Czyta on ograniczenia prędkości, ale niestety nie dostosowuje prędkości do tych ograniczeń. Jeszcze z pewnością taki system kiedyś się pojawi. Wracam do domu Nissanem Leaf po weekendzie z pewnością dobrze spędzonego czasu za kierownicą. Nie mówię tylko o czasie, w którym jechałem, ale mówię też o czasie, w którym po prostu poznawałem ten samochód. Nie jest on taki typowy i ma mnóstwo ciekawych rozwiązań, których w przeciętnym samochodzie nie ma. I wiecie co, te rozwiązania wszystkie się sprawdzają, każde z nich się przydaje. Nie jest to żadna wydmuszka, nie jest to żaden gadżet, tylko to jest prawdziwy, solidny samochód z mnóstwem dodatkowych funkcji, które pomagają w jeździe. Zobaczcie, ruszam spod świateł, wciskam gaz, Leaf posłusznie jedzie i w momencie, kiedy przestaje wciskać ten gaz, to on działa w bardzo specyficzny sposób. W normalnym aucie, w zasadzie niezależnie od położenia tego gazu, musicie bardzo pilnować prędkości, bo można ten gaz wcisnąć i auto będzie przyspieszało długo, 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 aż osiągnie zadaną prędkość, szczególnie jeżeli jedziecie na wysokim biegu. Tu ta prędkość osiągana jest bardzo szybko, ale też każdy ruch pedału gazu w dół wywołuje hamowanie silnikiem tak mocne, że ta prędkość natychmiast spada. Trzeba uważać na położenie prawej stopy i w momencie, kiedy już się do tego przyzwyczaicie, to jedynym momentem niepłynności albo słabszej płynności, żeby mówić lepiej po polsku, tego auta, kiedy się je prowadzi, jest moment, kiedy przechodzicie z tempomatu, z aktywnego tempomatu na prowadzenie tego auta pedałem gazu. Wtedy jest jakieś takie delikatne szarpnięcie, albo jak bardzo szybko ten pedał gazu puścicie. Normalnie przy manewrach ta funkcja znakomicie się sprawdza. Czy jest jakiś moment, w którym funkcja e-pedal się sprawdza gorzej niż normalny pedał gazu? Kiedy warto ją wyłączyć? Jest taki moment, kiedy chce się bardzo precyzyjnie manewrować tym samochodem. Jesteście przyzwyczajeni do delikatnego podtaczania się i używania hamulca, albo na przykład tego, że auto z automatyczną skrzynią biegów wam pełza, kiedy puszczacie hamulec, bo chcecie precyzyjnie gdzieś dojechać, wtedy wyłączacie sobie e-pedal i wtedy ten samochód pełza. Zobaczcie, jaka jest różnica. W tej chwili ten e-pedal jest aktywny, puściłem gaz, stoję. Wciskam gaz, ruszam. Kiedy puszczę gaz, zatrzymam się. W momencie, kiedy sobie ten system wyłączę, puszczam hamulec i auto już jedzie. Nacisnę hamulec, zatrzyma się, ale jak go puszczę, znowu jadę, czyli nie muszę aktywować jazdy pedałem gazu. O czym wam jeszcze nie mówiłem? O systemie automatycznego parkowania. I jest ono naprawdę w pełni automatyczne. Wystarczy, że naciśniecie przycisk. Żadnego dotykania gazu, żadnego wciskania hamulca, oczywiście żadnego kręcenia kierownicą. Zobaczcie, podjeżdżam sobie pod miejsce parkingowe, które mnie interesuje. Jak już jestem koło tego miejsca, wciskam magiczny przycisk i postępuję zgodnie z instrukcjami. Najpierw ustawiam, jak chcę, żeby lift mi zaparkował. Wybrałem tyłem. Naciśnij, aby ustalić miejsce parkingowe. No więc teraz, zobaczcie, to jest najlepsze. Ja mogę sobie, tutaj diagram pokazuje, w którym miejscu lift mi zaparkuje. Mogę sobie to miejsce, w które
on wjedzie, przesunąć do góry, w dół, w lewo, w prawo. Mogę je nawet obracać, żeby zaparkować skosem. No rewelacja. To jest między innymi możliwe dlatego, że LIV wykorzystuje do parkowania również kamery, nie tylko czujniki ultradźwiękowe. I teraz zobaczcie. Naciśnij uruchom i hamulec, aby rozpocząć wspomaganie parkowania. Hamulec mam wciśnięty, klikam uruchom. LIV włączył kulturalnie prawy kierunkowskaz i teraz puszczam hamulec i wciskam palcem magiczny przycisk. I zobaczcie, on mi pokazuje dokładnie, co będzie zaraz robił, jaką pozycję zajmie. Włączę jeszcze światła przeciwmgielne, żeby było lepiej widać. Teraz pokazuje dokładnie, w które miejsce wjedzie tyłem. Zobaczcie, czujniki bardzo dobrze odczytały obecność słupku z przodu. Nie każde auto sobie z tym radzi, bo to są małe obiekty. I za pierwszym razem elegancko parkujemy tyłem. Z tyłu jesteśmy na kolizyjnej z innym autem, więc będzie mała poprawka. Znowu zatrzymaliśmy się centymetry przed słupkiem. Naprawdę trzeba się trochę odważyć na początku, żeby pozwolić Nissanowi na takie parkowanie. Ale zobaczcie, wszystko dzieje się spokojnie, płynnie, bez szarpania. Dokładnie pokazuje mi system, gdzie auto za chwilę zajmie pozycję. Zaparkowane. Dla kogoś, kto jest leniwy, nie chce mu się parkować, albo po prostu tego nie lubi, auto zrobi to za niego, nawet zaciągnie hamulec postojowy. I to już koniec naszej zdecydowanie za krótkiej przygody z elektrycznym Nissanem Leafem, prawdziwym samochodem. Jeżeli Wam się podobało, polecajcie nas swoim przyjaciołom. Jeżeli Wam się nie podobało, polecajcie nas swoim wrogom. Po więcej zapraszamy na motospace.pl. Do zobaczenia!